Agata dzisiaj powiedziała na uwielbieniu coś takiego, żebyśmy strzegli tego, co mamy, bo inaczej przyjdzie diabeł i nam to wykradnie. I ja wiem, że jest taka biblijna zasada, która mówi, że temu, kto ma, będzie dodane. I tak naprawdę pomnożone w naszym życiu zostanie tylko to, w co wierzymy, że my mamy. Jakiś czas temu mówiłam w Białymstoku takie poselstwo i powiedziałam do naszych ludzi coś takiego, że wdzięczni tak naprawdę jesteśmy w naszym życiu za to, co wierzymy, że mamy. Często modlimy się taką modlitwą, gdzie ustanawiamy pewne rzeczy na przyszłość, proklamujemy, że one się będą działy, ale tak prawdziwie w swoim sercu człowiek odczuwa wdzięczność do Boga tak naprawdę za to, co on ma. I teraz zobaczcie, każdy z nas został posłany tutaj na ziemię z wyposażeniem. Każdy z nas został w pełni wyposażony. Nikt z nas nie został posłany bez wyposażenia i bez darów. Bardzo często jest tak, że ludzie patrzą na życie innych ludzi i im zazdroszczą. I myślę, że u nas w zespole jeszcze ludzie też się z tym borykają, że patrzą na innych ludzi i zazdroszczą im w pewnym sensie tego, co u nich widzą. Ale prawda jest taka, że to, co wzbudza jakby ludzki podziw czy zazdrość, gdy patrzymy na innych ludzi, nie mówię tu o ludziach ze świata, ci zazdroszczą i to jest normalne. Mówię tutaj o ludziach Królestwa, że często jest to, co my podziwiamy w życiu innych ludzi i to, co oglądamy, to jest to, że ci ludzie uwierzyli w to, że Bóg ich wyposażył, chociaż na początku widzieli taki mikrusek i rozwinęli to maksymalnie przez swoją wiarę. Bo Bóg błogosławi, co, pracę naszych rąk? Temu, kto uwierzył, że ma, będzie dodane. Zobaczcie, to działa na wszystkich frontach. Kto przyjmuje proroka jako proroka, dostaje zapłatę proroka. I tak dalej, tak? Pracujemy, błogosławiona praca naszych rąk. Nawet w świecie ta zasada działa. Nawet w świecie ludzie, którzy są milionerami, czy nawet najbogatsi na naszej ziemi, tak? Uwierzyli w to, że mają i rozwinęli swoje talenty. Ale oni uwierzyli, że mają. I teraz, jeżeli ty się borykasz z jakąś zazdrością na przykład i patrzysz na innych ludzi, że oni coś mają, to pomyśl o tym, że oni mają to dlatego, że uwierzyli w to, że Bóg ich wyposażył i rozwinęli to w swoim życiu. I to nie jest tak, że gdybyś ty był w ich butach, to byłbyś szczęśliwy, bo nie byłbyś szczęśliwy, bo to nie jest twoje wyposażenie. Ale jeżeli patrzysz na innych i innym zazdrościsz, to kompletnie nie koncentrujesz się na tym, co masz ty. I nie zauważasz tego. I nawet jeżeli widzisz, że na razie jest to takie malutkie, to możesz to rozwinąć na maksa, bo dał ci to Bóg. Chwała Boża podnosi się w nas, gdy wzrasta namaszczenie, gdy rozwijamy zadanie, do którego posłał nasz Bóg. Pomnażają się nasze talenty. Dam wam taki przykład z mojego życia. Pamiętam, jak pierwszy raz poszłam na ewangelizację, skrzętnie się przygotowałam, bo taka moja była dusza. Wyszłam z mikrofonem i ze stresu powiedziałam parę słów. Myślę, że trwało to nie więcej niż 3 minuty. I pamiętam, wróciłam do domu i mówię, Boże, mówię, co to w ogóle było w moim wydaniu? Ale mówię, przecież to, mówię, nie jest tak. Mówię, że ja się będę zacinać albo stresować. Mówię, ja wierzę w to, że ja ładnie mówię. I nie obchodzi mnie to, co mówią inni na ten temat. Mówię, ja wierzę w to, że ja umiem się ładnie wypowiadać, a z moich ust płynie mądrość. Mówię, i będę to rozwijać. Moje ewangelizacje wyglądają kompletnie inaczej w tej chwili. Pamiętam, jak Adam Party z Białymstoku nas powiedział, mówi, Boże, mówi, czemu oni głoszą i mogliby ciągle mówić, a ja mówię krótko, ja też tak chcę i wierzę, że mam. I mu się też pomnożyło. Zobaczcie, z 3 minut rozwinęłam to, że mogę tam stać, stać i stać. Ale uwierzyłam, że mam. Tak się dzieje na każdych płaszczyznach w naszym życiu. Czy wy wierzycie, że macie? Wierzycie, że macie swoje talenty? Nawet jeżeli takie malutkie coś widzicie, to wierzycie w to, że wyposażył was Bóg, bo kto wierzy, że ma, temu będzie dodane. Gdy Jezus miał przed sobą tłum, parę tysięcy osób, i przyszli do Niego Jego uczniowie i powiedzieli, że trzeba ich nakarmić, a mamy 5 ryb i 2 chleby, czy na odwrót, to Jezus nie powiedział, hola Boga, co teraz, Boże? Tylko przyniósł to i powiedział, dziękuję Ci, Ojcze. I Bóg pomnożył to, co miał. Musimy być pewni tego, co mamy. Pewni tego, co mamy. My z Michałem mamy nowy dom.
ja tak jestem wdzięczna za ten dom. Ja tak się z tego domu cieszę, że czasami jak wracam samochodem do domu, to sama się śmieję w tym samochodzie z tej radości. Wiecie, co się stało? Parę miesięcy temu dostaliśmy kolejny dom. Nieważne od kogo i nieważne w jakim stanie. I nie musiał przypaść wcale dla nas. Dostaliśmy dom. Bóg mi powiedział prostą rzecz, mówi. Tak bardzo się cieszyłaś z tego, co masz, że pomnożyło się to w realu, co masz. I tak jest z wszystkim, kochani. Jeżeli przychodzi do ciebie zazdrość, odsuń to od siebie, skoncentruj się na tym, co masz ty, bo kto ma, temu będzie dodane. A jeżeli wierzysz, że nie masz, to Biblia mówi, że nic nie będziesz miał, nic nie pomnożysz. Boża zasada, pomnażamy to, co mamy. Zacznij być wdzięczny za to, co masz. Choćby było to takie, że musisz to przez lupę oglądać, ale to jest Boże wyposażenie w tobie. I jak to rozwiniesz, to twoja służba będzie, i nieważne, czy ty będziesz zarabiał hajs, czy ty będziesz głosił do milionów, to twoja służba będzie wzbudzała podziw. Nie chodzi tylko o ludzi Królestwa, ale w ludziach ze świata, ponieważ świat czeka na objawienie Synów Bożych, a talenty ludzi ze świata będą służyć nam. Ja to oglądam w życiu Michała na przykład, gdy on jedzie do różnych firm. Niech on się kiedyś sam o tym wypowie. Ja się kiedyś zastanawiałam, mówię, co to jest? Mówi, a on tam idzie, on wierzy w to, że jest granicą mądrości, a świat mu służy. I to, co tam ci ludzie mają, służy mu. Talenty ludzi ze świata będą służyć nam, jeżeli my najpierw zaczniemy wierzyć w to, że my sami mamy, choćbyś przez lupę to oglądał, co dał ci Bóg. Pomnóż to, bo to jest to, co chce Bóg, żebyś rozwinął w swoim życiu. Masz 1 czy 10 talentów. Rozwiń to. Powiedz, od dzisiaj będę wdzięczny Bogu za to, co dał mi Bóg i będę to pomnażał. Amen. Amen.